Kochani, witam Was na moim kanale, tutaj Wasza ulubiona youtuberka, która ma urodziny. Dzisiaj jest 22 czerwca i zaczynamy przygotowania do mojej imprezki. Zaczniemy sobie zamawiać pomału rzeczy, tak więc że tutaj, żeby Was wprowadzić w klimat moich urodzin, to robię je w stylu takim tropikalnym, takie aloha. Też wszyscy goście zostali poproszeni o założenie ubrań właśnie też w takim stylu. I teraz zaczniemy sobie właśnie zamawiać jakieś rzeczy. Zobaczymy, w jakich są cenach. Jeszcze powiem Wam, nie patrzyłam na to i trochę się tego boję, no bo w sumie najpierw zadecydowałam, jaki będzie temat, a teraz się dowiem, ile będzie mnie to kosztowało. Tak więc zobaczymy sobie na to. Będzie około 15 osób i też odbiegając od tematu, zobaczcie, jaką piękną fryzurkę sobie zrobiłam. I też jeżeli jesteście nowi, to nie zapomnijcie o subie i łapce w górę, jeżeli jesteście powracającymi użytkownikami. Tak więc zapraszam Was już do oglądania i wchodzimy sobie chyba na Amazona. Szczerze, chyba na Amazonie zamówię jakieś rzeczy. Będzie najszybciej, najbardziej konwencjonalnie dla mnie. No i ceny. Fajnym pomysłem będzie, jeżeli na przykład drinki będę serwowała w takich właśnie jakichś ananasach, czy może nawet kokosach. O, to też jest fajne. O, tutaj taki kokos. I tutaj fajnie sobie wlać do środka jakiś drink. Myślałam też o takich, kiedyś widziałam na jakimś filmiku taką palmę dmuchaną i w środku są takie różne jakby alkohole i każdy sobie wybiera co chce, więc będzie taki ala bar szwedzki. Szwedzki stół. Bar szwedzki. O coś takiego. Tak więc to wygląda spoko. Tutaj sobie włożyć jakieś alkohole i to tak się nie chłodzi. Fajne idea. I też takie o kwiatki, żeby każdy miał założone. Też chcę mieć taki ala tiki bar. O coś takiego, tylko troszkę większy. Bo tak jak mówię, na 15 osób, no to o coś większego by pasowało. Co my tutaj jeszcze mamy? Jakieś takie, o, coś takiego. Taki klimat bym chciała, żeby było. Takie ala lampki. Właśnie tylko te, o te twarze takie, ich mi dużo wyskakuje, to one mnie trochę przerażają. No właśnie to jest to, o to mnie przeraża i od razu mi to wyskoczyło. Jakieś flamingi, pelikany. Ja myślałam w ogóle nad moim outfitem. No coś takiego. Więc fajne, albo jakieś kokosy. Oj, tu jest jeszcze taka gra, że można takie krążki na niego narzucać. To też jest fajne. Tak więc parę rzeczy tutaj pozamawiam. Zobaczę, jak to będzie wyglądało, jak przyjdzie, żeby to nie było oczekiwania versus rzeczywistość i to będzie jakaś lipa totalna. Ale no tak, to będą moje 23 urodziny. Też jeżeli chodzi o jakieś takie talerze czy jakieś sztućce, no to stawiam na papier / papierowe rurki. I właśnie rurki tutaj miałam takie, już kupiłam, kiedyś pokazywałam na odcinku z Dolarowca, takie jakby rurka i to jest taki flaming, co się otwiera. Jeżeli chodzi o takie dekoracje, to na razie byłoby tyle. Będę tutaj na bieżąco dodawała jakieś moje nowe pomysły. Zaraz sobie też obczajmy, ile mnie wyjdzie za te takie wszystkie ala ozdoby. Przechodzę do zamawiania i zaraz Wam tutaj wrzucę, co zamówiłam. Zrobione. No i mam tutaj 15 rzeczy, 15 produktów, tak jakby tutaj jest też dużo takich zestawów, co już stwierdziłam, że kupię taki ala gotowy zestaw, o coś takiego. Daj sobie taką do zdjęcia, nawet będzie to ładnie wyglądało i takie fajne wrażenie robiło. Tak więc ma być na bogato, ma być wszystkiego dużo, urodziny są raz do roku, 23 szczególnie. Tak więc wyszło mnie za wszystko, uwaga, 285. No ale, no dobra, tutaj Wam wrzucam, jak wyglądają poszczególne produkty, tak jak mówię, jest ich 15, muszę teraz porobić screeny i na przykład o, to dmuchadło jest fajne, bo tutaj można nawet lód wrzucić i mogą te owoce czy tam jakieś, nie wiem, inne rzeczy siedzieć i no mam nadzieję, że szybko się to nie roztopi, że zachowa to tą temperaturę, no bo urodziny są 10 lipca, lipiec gorący miesiąc, gorąca ja, gorący miesiąc, no wszystko
się zgadza. W tym roku tematyka aloha, to się u nas mówi lalua party, tak to chyba lalua, nie wiem jak to się wymawia. Mam też dużo dmuchanych balonów, dmuchanych takich powietrzem, ale chcę też balony z helem, bo jak pewnie wiecie, ja uwielbiam balony z helem i właśnie muszę sobie hel skombinować i będzie tak ładnie wyglądało, tak jak mówię, chcę, żeby to miało taki efekt wieczorem, takich światełek, palm, żeby tak no każdy się poczuł jak na takich Hawajach, ale no zobaczymy jak to wyjdzie, ja kciuki mocno trzymam, żeby wszystko wypaliło i będę Was tutaj na bieżąco informować, jak idzie progres mojej imprezy przygotowawczej do tego i potem tutaj też na koniec wrzucimy sobie jak ten efekt wypadł, więc będzie to taki filmik połączony trochę przygotowania plus jak to wszystko wyszło, tak więc trzymajmy kciuki i do zobaczenia potem. Witam się z Wami, nowa ja, nowy kolor, nowe włosy w ogóle, no bo zobaczcie jak są ścięte, tak więc nowa ja, tutaj z Wami się witam dnia 29 czerwca, posłuchajcie, te wszystkie rzeczy, które Wam pokazałam we wcześniejszej części odcinka, część z nich do mnie przyszła, część nie, właśnie teraz muszę zobaczyć co się dzieje z tą drugą częścią zamówienia, bo miała być wczoraj, nie ma jej dzisiaj, tak więc co tutaj mi będzie pisało Amazon, czy mnie zaskoczy czy nie, dzisiaj z kolei mówi, że arriving today, wczoraj mówiło to samo, że arriving today, w sensie, że yesterday, by 10 p.m. i niestety, ale nie doszło. Tak więc przygotowania pełną parą, urodziny są już w następnym tygodniu, nie ten weekend, tylko następny i właśnie ostatnio sobie tak to uświadomiłam, że kurczę, to już jest tak blisko, zegar tyka, ja tutaj mam w moim planerze rozpisane wszystko i wyobraźcie sobie, że ja jeszcze nie wiem, co będzie do jedzenia, nie wiem jeszcze, jaki będzie alkohol, nie wiem, jakie drinki, nie wiem, jak to wykombinować właśnie z napojami, z jedzeniami. Będzie 15 osób, już finalnie mam listę zamkniętą na 15 osób. Nie chcę, żeby to było jakieś nie wiadomo jak duże, nie chcę na siłę zapraszać ludzi, tak więc uważam, że tylko te osoby, które no... Nie wiem, największy mam z nimi po prostu kontakt, więc jeżeli kogoś nie zaprosiłam, to sorry, ale nie czujcie się urażeni. O, tutaj proszę koszuleczka Friends, because we are friends here. I tak, dokładnie, odpakujemy sobie zaraz paczuszkę z Amazonu i właśnie po nią idę. Ogólnie to przyszły mi dwie paczki, to dosyć duże paczki, no i też ciężkie. Więc zaczniemy sobie od tej mniejszej, powiem Wam, ja zamawiałam te rzeczy, nie wiem kiedy, chyba w tym tygodniu? Poprzednim może? Tak, w poprzednim. I już zdążyłam zapomnieć, co ja w ogóle zamówiłam. Tak więc bierzemy się za otwieranie. Tutaj jest open. Unboxing, moi mili, unboxing. Dmuchawa. To jest ta palma nadmuchiwana. Wow, fajnie. Tutaj na zdjęciu jest narysowane, że tutaj się lód wkłada. No ale wiadomo, no lód tutaj jest nam coś... Coś tutaj trzeba włożyć, prawda? No, sam lód to tak trochę biednie. Więc wsadzimy tam coś jeszcze i tutaj kolejne coś, jakieś... Aha, dobra, to będzie to tło. Nie wiem, czy chcę to wyciągać. Sorry, że zaleszczę. Ale no, taki fajny nawet ten materiał, porządny. Aloha! Szczerze, myślałam, że to będzie troszeczkę większe, ale nie jest źle. Jak na wieś to będzie. Tutaj mamy już te dwa produkty. Kładę je na bok. Tutaj jeszcze dostałam takie coś. Aha! To jest pewnie po to, żeby przywiązać ten napis, tak więc to chyba już mi ktoś w gratisie dorzucił do tej paczki, ponieważ nie pamiętam, żeby tam coś takiego pisało, ale dobra, teraz przechodzimy do Big Boya naszego. O, nie na hardcora, bo otwieram rękami. Zobaczcie, ile mi folii dali. Niestety, ale chyba mi się do niczego nie przyda, więc sprawdzamy dalej. I tutaj, o, proszę, cały zestaw obiadowy, zastawa. Mega wygląda, jednak nie będę tego otwierała, bo no, na zdjęciu wszyscy widzieliśmy jak to wygląda, tak się prezentuje w rzeczywistości, ładnie, nawet takie tutaj widać, że jest takie pozłacany efekt złota, tak więc na bogato. Takie okularki, proszę, żeby było trochę na pół żartem, pół serio, fajnie. Fajne to takie papierowe, ale no miejmy nadzieję, że się utrzymają, chociaż na tą jedną imprezkę. I tutaj mam kolejny taki... Ten taki background, co się daje, takie na zdjęcia, fajnie to będzie wyglądało.
i tego już nie będę otwierała, bo naprawdę ładnie to wygląda, jakie jest złożone. Zobaczycie u mnie na imprezie, jak to będzie się prezentowało i też strasznie te wszystkie tej folie mi szeleszczą, to nie będę nikogo denerwować. Tu jest coś pompowane i zobaczcie, jak to jest zasane, więc aha, dobra, to będą te kwiatki, ale no vacuum tutaj widzę, że ostro wszedł w grę. Problemy kamerzystów, operatorów, czyli padająca kamera. Dobra, jestem z powrotem. I tutaj, o proszę, jakieś też takie ozdóbki. Powiem wam, no wygląda to tak solidnie. No widać, że tu takie jakieś elementy złota, jakieś nie wiem, zielone, srebrne. Fajnie, bardzo ładnie to wygląda, ale lecimy dalej. Na tym się nie kończy. Tutaj jest, proszę, o całe też to do stołu. Takie to sianko, takie nie wiem co to jest, ta słoma jakby, ala słoma to ma być. I liście, palmy. Tutaj będzie bardzo palmowo, flamingowo i tego typu. Tutaj kolejne, o proszę, to jest to też jedna z najbardziej wyczekiwanych rzeczy. To otworzę z tego woru. I tutaj mamy, to był taki ten zestaw na to jedzenie, ten taki ala bufet, żeby tutaj powrzucać te jedzenia i to jest dmuchane, więc no potrzeba będzie jakichś dobrych płuc. I tutaj właśnie ta dmuchana, ta widać, że jest taka bardziej, no nie wiem, tamta mi się podobała bardziej, no ale coś musi stać, więc dobra, tutaj mamy ten set i to idzie już do wyrzucenia, chcę się pozbyć tych takich zbędnych worków. I tutaj królowa wieczoru, czyli pani Flaming. I tutaj właśnie też o to chodzi, że sobie można grać tymi, to co już mówiłam wcześniej. Tak więc to widać, że to może być solidne. Fajnie to wygląda, takie różowe. I to powiem wam, może być nawet duże, bo tutaj jest narysowane, że 4 fity. No to jak ja mam 5 fit, no to to będzie prawie takiego wzrostu jak ja. Więc wow. Nie wiedziałam, że aż tyle tych palm pozamawiałam, ale no ta mi się też bardziej podoba i to jest 1,8 metra. Kurczę, to to może być duże, powiem wam. Wow, tutaj to wjedzie na ostro. I ostatnie dwie rzeczy to te balony z helem i tutaj też są balony z helem, więc to będzie bardzo fajne. Hel już jest zamówiony, też idzie w drodze. Jeżeli chodzi o mój outfit, to nie jest do końca dograny, nie wiem co założę, jednak wszyscy mają powiedziane, że ma być jeden klimat, wszyscy mają się w jednakową stylizację ubrać. Jestem ciekawa, kto zapomni o tym, bo wiem, że na pewno się ktoś taki trafi. Tak więc z tej paczki to już byłoby na tyle i widzimy się znowu za kolejne parę dni z update'em. Zobaczymy, czy ta paczka mi przyjdzie, ta jeszcze druga, gdzie te rzeczy idą do mnie, są w drodze. Jak na razie to do zobaczenia. Jest dzień przed imprezą, to już się dzieje naprawdę. Dzisiaj wszystko ogarniałam na szybkiego, ponieważ no nie wiem, te ostatnie parę dni tak mi szybko zleciało, nie wiedziałam ogólnie co się dzieje, bo no tak jak mówię, ten czas bardzo szybko leciał. Już możecie pewnie zobaczyć po moich włoskach, że są gotowe na imprezkę. Mam już outfit, wam wklejam zdjęcie tutaj, jak to wygląda, żebyście też zobaczyli potem, jak to będzie wyglądało na mnie. Zrobiłam też już sobie pazorki o coś takiego. One tylko z daleka dobrze wyglądają, tak więc nie pokazuję ich z bliska. Na razie jestem mega podekscytowana, idę teraz do pracy, więc no nie będę miała aż tyle czasu, żeby to tak na świeżo przygotować, ale jutro jest sobota, 9 lipca. Jutro z samego rana wstaję i będę wszystko przygotowywała. Nie wszyscy goście, którzy byli zaproszeni, potwierdzili mi swoją obecność, więc no okej, jestem bardzo z nich dumna i no mega się jaram, powiem wam, 23 lata już w niedzielę. Zobaczcie sami, jakie one są mega, mega długie, no naprawdę tutaj było trochę pracy przy nich i no wyglądają mega, powiem wam, tak się prezentuje tutaj wasza bad bitch. Tak więc takie tutaj dwa warkocze, mega długie, one mają mi wytrzymać na 3 tygodnie, nie wiem czy dadzą radę, ale no miejmy nadzieję. Więc mega się jaram i już do zobaczenia w dniu imprezy. Witam was wszystkich w dniu imprezy. Musiałam całą noc spać w takim czymś, żeby to dobrze wyglądało na dzisiaj. Trochę się przez to nie wyspałam, bo nie było to za wygodne. Jadę do mojej mamy
i zaczynam pompować te ozdoby, tak więc zabieram Was ze sobą i do zobaczenia u mojej mamy. Jestem już u mamy, napompowałam te wszystkie ozdoby, tak się one prezentują, no mega. I tutaj stoi mój tiki bar, zobaczcie co się tutaj podziało. No nie jest kolorowo tam z tym, ale no przynajmniej tutaj jest trochę radości. Zobaczcie na tego wielkiego flaminga, jakiego moja mama tutaj ma, ogólnie tutaj będzie cała impreza. Tutaj się prezentuje pole rozrywki, na razie no nie wygląda to zbyt kolorowo. Tutaj mamy nawet takie pochodnie, one są ala na komary. I no, tak to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało wieczorem. Te lampki tutaj dadzą taki mega efekt. I na tej ścianie zrobię taką ścianę do zdjęć. Nawet przywiozłam tutaj mój ring. Port już przyszedł. Zobaczcie, mama zamówiła jakieś flaminga. Nie chcę robić za dużego spoilera, ale tutaj mamy nasz tiki bar. Jeszcze lodu nie ma. Tutaj jest ta smutna strona balonów z helem. Zobaczcie, jak one mi, nie wiem, czy z powietrza, z tego odbijania się pospadały. Tutaj jest też mały spoilerek. Ale potem dopiero wieczorem zobaczycie, jak to tutaj wszystko wygląda i no będzie mega, ja już to widzę, że będzie mega, wszystko jest po mojej myśli, jedynie co, no to właśnie z tymi balonami tutaj nie mogę się dogadać. Ja też tutaj jestem mega zmęczona, jeszcze nie pomalowana, ale właśnie zaraz idę się ogarniać, po prostu Hawaje, Hawaje aloha. Jak widzicie, wszystko wyszło zarąbiście, teraz już mogę Wam pokazać efekt, bo się ściemniło. Tutaj mamy nasz tiki bar, oczywiście sama soda i tak to właśnie tutaj nam ładnie wygląda, jeszcze widok z daleka. Zobaczcie sami, no mega, tutaj najwięcej pracy w to włożyłam. I mamy też takie właśnie nadmuchane palmy, tak jak mówiłam, że w nich będą różne, nie wiem, alkohole, jakieś napoje. I tutaj tak właśnie to wygląda. Tutaj ready na zdjęcia, TikToki, tak więc wpadajcie na mojego TikToka. Tutaj jest też stół na stole, już tutaj poszło wszystko w ruch. Niektórzy jeszcze tutaj, o zobaczcie, jak ładne, tak, organizacja, ponieważ się nie wyrobiłam ze wszystkim, ale no jakoś to wygląda, nie jest źle. Dobrze. Tak. Tutaj jest nasza ściana zdjęć i oczywiście palmy, flamingi, tutaj na tego flaminga, tak jak mówiłam, jednak to działa z tymi zarzucaniem, bo niektóre wpadają, niektóre nie, czyli tutaj możemy zrobić jakiś konkurs i królowa wieczoru, wydaje mi się, że tutaj będzie dużo fajnych fot, jak się tak położy i właśnie na takim flamingu, ja tutaj sama to moja inwencja twórcza zrobiłam i tutaj flaming się też już drugi poddał i tak jak mówię, no zobaczcie jak to mega wygląda, Wika tutaj się z Wami wita, bebe! Hello. Cześć naszego towarzystwa, patrzcie jak to zarąbiście wygląda na tym tle. Bebe, dwa słowa do kamery. Bad light. OnlyFans! OnlyFans! But a bitch can't get a dollar out of me! YouTube, what's Gucci? Dzisiaj są moje urodziny, jest rano, skończyło się wszystko dobrze, ale jestem mega zmęczona, oczywiście pierwszą mnie ścięło, powiem Wam, byłam mega zmęczona tym rozkładaniem, tym wszystkim, no muszę się ogarnąć, odpakowałam prezenty, pokażę Wam potem co dostałam, ale no, powiem Wam, nie mogę jeszcze zebrać myśli, tak jak mówię, dopiero co się obudziłam. I zobaczcie, jaką jeszcze tutaj okładkę dostałam, ona zawisła u mojej mamy. To jest okładka nowego Vogue'a, tak więc nowe wydanie Vogue'a, Gwiazda Roku, tutaj widzicie. I jeszcze, słuchajcie, Ola tak się postarała, że jak zeskanujecie ten kod, to śpiewa Happy Birthday. Tak więc fajnie, fajnie. Izabela, wschodząca gwiazda Hollywood. Sześć powodów, dlaczego warto być jak Izabela. Takie prezenty to ja lubię i ja lubię oryginalne rzeczy. Jeżeli nie macie pomysłu na prezent, to takie coś idealnie się sprawdzi. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda, nawet się komponuje tutaj z tą ścianą. Więc tak jak obiecałam, jest już dwa dni później, ale lepiej późno niż wcale. Pokazuję Wam, jakie prezenty dostałam. Już Wam zaczynam pokazywać. Tutaj zaczniemy od tego, co mam w ręce. Oczywiście kartki. I kartki bardzo ładne tutaj podostawałam. Proszę, niektóre po polsku, niektóre po angielsku. Nie będę pokazywała, co jest w środku, ale pokażę Wam jedną, którą dostałam tutaj od pana Bad Lighta. To, no powiem Wam, zarąbista jest ta kartka. Zobaczcie na to. O, w drugą stronę. Happy birthday. Wika, efekty specjalne. Dobra, lecimy dalej.
I oczywiście jak na każdej imprezie podostawałam też różne alkohole. Z tym to jest w ogóle śmieszna historia, bo to był mój prezent dla kolegi. On też mi przyniósł alkohol i on wypił tak jakby swój alkohol, więc zostawił mi ten, co ja jemu kupiłam. Tak więc to jest prezent ode mnie dla mnie. I lecimy dalej. Tutaj też już widzieliście w poprzedniej części filmiku, że dostałam taki duży obraz od Oli. I tutaj od niej też dostałam takie nasze zdjęcie w ramce. Ono jest mega takie ładne. I jak sami widzicie, no Ola to ma gest i umie mnie zaskoczyć z tymi tutaj jej wszystkimi pomysłami. Tak więc Ola Jedek zaskoczenie tutaj wygrało. I teraz przechodzimy do w sumie już dwóch ostatnich prezentów. I tak, zacznę od tej mniejszej torebki. Tutaj wleciał Gucci. I tutaj jest coś, co mi się podobało. Jednak, no nie wiem, jakoś zawsze nie po drodze mi było zakupienie tego. I to jest taki jakby portfelik na karty. Ale to jest właśnie tak jak mówię, fajne, jak nawet jakieś jest wyjście wieczorem i nie chcę się dźwigać całego portfelu, tylko parę jakichś może tutaj kart do ID. I tutaj prezent największy. I są to, uwaga, kto zgadnie, klapki. Zobaczcie, jakie ładne klapki z Gucci'ego. Nie będę wsadzała w tego mojego grzyba na razie, ale no, musicie mi wierzyć na słowo, że to się naprawdę ładnie prezentuje. I ten prezent jest od Wiki, tak więc Wiki trafiła w gust. Dobrze, że mamy podobny. Tak więc z tych wszystkich prezentów to już byłoby na tyle. Jestem wdzięczna wszystkim, którzy przyszli. Dziękuję wam tutaj bardzo, jeżeli to oglądacie. Chciałam jeszcze powiedzieć, żebyście zostawiali łapkę w górę, jeżeli chcecie widzieć więcej takich filmików, ale niestety urodziny mam tylko raz do roku. Tak więc następny taki odcinek już za rok. Więc wyczekujcie, oczekujcie i do zobaczenia.